Zapisz się do Cosinusa i odbierz bon dla Widzewa. Szczegóły na www.cosinus.pl. To była prawdziwie piłkarska niedziela w ośrodku treningowym Widzewa przy Małachowskiego. Ponad 700 osób pojawiło się na treningu otwartym Akademii Widzewa, poprzedzonym meczem towarzyskim Widzewa z Lechią Tomaszów. Przyszli adepci futbolu mogli więc zobaczyć w akcji, ale też spotkać i poznać bliżej zawodników pierwszego zespołu czerwono-biało-czerwonych. Uczestniczyło w zajęciach prawie 200 dzieci, które wzięły udział w zapisach. Kolejką nie było końca. Na szczęście kolejką czysto na sportowo. Trening pokazowy przygotowano dla dzieci z roczników 2008-2011, ale także młodszych. Za przebieg zajęć odpowiadało 9 trenerów Akademii Widzewa, których pracę koordynował dyrektor Marcin Płuska. Najmłodsi mogli sprawdzić ważne dla rozwoju piłkarza umiejętności. Ćwiczyli m.in. kontrolę piłki, przyjęcie kierunkowe, gra 1 na 1, 2 na 2, a także oczywiście strzały. Nie zabrakło rzecz jasna konkursów piłkarskich, m.in. żonglerki, prowadzenia piłki na czas i strzałów w poszczególne sektory bramki. Pod względem treści i jakości zajęcia stały na bardzo wysokim poziomie. Niestety w połowie zajęć pogoda przerwała trening najmłodszych. Trzeba było salwować się ucieczką na trybuny. Nastąpiło oberwanie chmury i burza. To jednak nie koniec przygody najmłodszych z Akademią Widzewa. Już w najbliższym czasie planuje się bowiem uruchomić nabór do roczników 2008-2011. Tak więc do zobaczenia w Akademii Widzewa. Zapisz się do Cosinusa i odbierz bon dla Widzewa. Szczegóły na www.cosinus.pl.